Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Kilka dni temu widzieliście test z gry Dying Light przeprowadzony na moim własnym komputerze, który niestety już konfigurację ma dość starą. Jest to procesor Intel i3 2100, jeszcze stara generacja Sandy Bridge. Procesor na czasy obecne słabiutki. Karta grafiki to Radeon HD 7790 z 1 GB RAMu, tak więc również na chwilę obecną taka karta bardzo podstawowa. Natomiast jak oglądacie mój kanał, wiecie, że mam teraz do dyspozycji komputer Asusa Republic of Gamers GR8. Taki malutki komputerek przypominający wyglądem konsolę, kosztujący 3600 zł, natomiast posiadający na pokładzie dużo mocniejsze podzespoły, m.in. grafikę GTX 750 Ti oraz procesor Intel Core i7. Tak więc podzespoły mocniejsze, ale jak to wyszło w praktyce, zobaczycie już za moment. Zapraszam was do oglądania. Więc moi drodzy, Dying Light'a będziemy testować na tym bardzo niewielkim komputerze. Zobaczcie, przy moim komputerze, mojej małej obudowie, i tak jest to po prostu malutka rzecz wielkości książki. Natomiast drzemie w nim dość spora moc. Ok, moi drodzy, prędkość będziemy w tym przypadku mierzyć frapsem. Natomiast powiem wam, że szkoda, że tego komputerka nie dostałem w wersji z dyskiem SSD, ponieważ na moim komputerze gra Dying Light ładuje się dużo, dużo szybciej. Właśnie przez to, że mam dysk SSD. A tutaj mamy zwykły mechaniczny dysk twardy. No ale dobrze. Ok, na początek zrobimy sobie takie ustawienia, jakie miałem na moim komputerze. Czyli grafika będzie na poziomie najlepszej wydajności. Rozdzielczość Full HD. I wznawiamy. Dobra. Mamy tą maksymalną wydajność. Jak widzicie, rewelacji nie ma. Mamy po 16-17 klatek, czasami 20. O płynności nie ma co mówić w sumie. Masz. No i dobra, momentami klatki podskakiwały do 35, w każdym razie rewelacji naprawdę nie ma. I zmieniamy opcję na zrównoważone. Dobrze, odpalamy. Znów zaczynamy prawdopodobnie tego samego miejsca. No właśnie. Wiesz, że sporo jest do zrobienia. Więc powiem wam, że w tej chwili płynność jest już poniżej krytyki. A to jeszcze nie są najwyższe ustawienia. Sorry Spike, ale muszę lecieć. Nara. Więc zobaczcie, płynność jest naprawdę poniżej krytyki. Już na tych średnich ustawieniach praktycznie nie da się grać. Widzicie, gra się strasznie przycina. Jeszcze sprawdzimy najlepsze ustawienia graficzne, chociaż wiadomo już czego się spodziewać. No i dobrze, chwilę mieliście okazję już pooglądać. No i jak widzicie, na tych najwyższych ustawieniach graficznych gra wygląda faktycznie dużo, dużo lepiej. Natomiast na tym komputerze też nie ma rewelacji. Klatki w okolicach 20, czyli do płynności jeszcze sporo brakuje.
Więc gdyby było 35-40, to uznałbym, że jest w miarę płynnie. Natomiast w tym przypadku bez rewelacji. Jak widzicie, także ten komputer nie podołał grze Dying Light, która po prostu jest źle zoptymalizowana. Dwa patche tak naprawdę niewiele dały. Nadal ma problemy z płynnością na większości komputerów, przynajmniej takich średnich konfiguracji. Zobaczymy, jak to będzie za jakiś czas, ponieważ niedługo planuję upgrade komputera. Będzie procesor albo i5, albo i7. Dużo mocniejsza karta graficzna, więc zobaczymy sobie, zrobimy wtedy jeszcze jeden test i zobaczymy, czy Dying Light w końcu pójdzie jakoś płynnie na maksymalnych ustawieniach. Na dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was. Cześć!